Jest piątek 23 sierpnia 2013 roku, godzina 10:30 dochodzi. Wraz z kamerą Mediateki Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie gościmy w Krakowie w mieszkaniu księdza kardynała Mariana Jaworskiego, lwowianina, przez całe dorosłe życie kapłana diecezji lwowskiej, absolwenta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcę m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Teologii Katolickiej, Papieskiego Wydziału Teologicznego. W latach 1980 ksiądz kardynał był pierwszym rektorem Papiejskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1984 roku został mianowany przez Jana Pawła II administratorem diecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 roku, po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę i w trakcie rekonstrukcji struktur kościoła na Ukrainie, został arcybiskupem metropolitą lwowskim, odtworzył tamtejsze seminarium duchowne, był jego pierwszym rektorem po odtworzeniu. Od 2008 roku jest na emeryturze. Eminencjo księże kardynale, kiedy eminencja spotkał pierwszy raz Karola Wojtyłę? W 1951 roku ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak skierował mnie na studia doktoranckie do Krakowa, na Wydział Teologiczny, ale studia z filozofii. I wtedy zamieszkałem przy parafii świętego Floriana w Krakowie, gdzie poprzednio pracował ksiądz doktor Karol Wojtyła. On odszedł wtedy na studia do habilitacji, a ja jako rezydent zamieszkałem w parafii świętego Floriana i od tego czasu rozpoczęła się nasza znajomość i w pewnym sensie współpraca. Kiedy ksiądz doktor Wojtyła został mianowany biskupem w Krakowie w 1958 roku, zamieszkał on przy ulicy Kanonicznej 21 i tam także mogłem ja zamieszkać u niego. Dla mnie to wszystko, jak się patrzy z perspektywy lat, to było dla mnie wielkim darem, że mogłem wtedy spotkać się razem z profesorem, potem biskupem Wojtyłą, no i aż to być jego, być razem z nim do końca śmierci. Ja myślę, że z perspektywy lat to ja doskonale zdaję sobie sprawę, czym dla mnie była Kalwaria Żydowska, a ściśle przebywanie przez 5 lat w klasztorze u ojców Bernardynów, gdzie mieściło się nasze lwowskie seminarium. Mówię, to było dla mnie wyjątkowy dar opatrzności Bożej, bo mówię, że gdyby nie naprawdę odważna decyzja świętej pamięci księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka o ratowaniu powołań kapłańskich i przeniesieniu seminarium, to zapewne moje życie by się potoczyło zupełnie, prawda, inaczej. I stąd właśnie z perspektywy lat coraz bardziej cenię sobie to wszystko, co otrzymałem tam przez posługę ojców Bernardynów, no i opiekę Matki Najświętszej Kalwaryjskiej. A Karol Wojtyła był związany z Kalwarią Żydowską na swój sposób, mianowicie od lat dziecięcych i młodzieńczych
chodził od razu z ojcem do Kalwarii i tam, prawda, odbywał swoje druszki, co pozostało już później tradycją jego do końca życia. Zawsze mówił, że jak ma trudne problemy, to jedzie do Kalwarii i tam stara się przedstawić je Matce Najświętszej i mówi, one zwykle się potem rozwiązywały. Zwykle to było tak, że biskup Wojtyła, kiedy mógł, to tam wyskakiwał do Kalwarii, tak. Natomiast ja miałem swoje zobowiązania tutaj na wydziale, potem na studium, ale nieraz było tak, że jakby tak powiedzieć, spotykaliśmy się w Kalwarii. Jedną z takich spraw, które nie można pominąć, mianowicie to są etapy biskupstwa przyszłego papieża w Krakowie. I tutaj rzecz w pewnym sensie też taka zaskakująca, mianowicie po śmierci świętej pamięci księdza biskupa Rosponda, ojciec, ksiądz arcybiskup Baziak, no, stara się o drugiego pomocnika, tym bardziej, że on sam już był tym człowiekiem w pewnym sensie wyczerpanym, bo przecież był i po trudnych latach niemieckiej, sowieckiej okupacji we Lwowie, wyjeździe, potem aresztowany tu w Krakowie. I tutaj świętej pamięci ksiądz arcybiskup Baziak w 1958 roku otrzymuje na swoją prośbę pomocnika w osobie księdza biskupa Karola Wojtyły. To było właściwie wielkie, wielkie zaskoczenie, chociaż trzeba, że był taki młody, chociaż trzeba powiedzieć, że już wtedy, powiedzmy sobie, osobowość Karola Wojtyły oddziaływała i na duchowieństwo, i na ludzi nie tylko w Krakowie. Na osobowość Karola Wojtyły składały się dwie cechy, jakby powiedział, bardzo na pozór przeciwstawne. Mianowicie miał on ten dar jakiegoś widzenia, coś podobnego do tego, co jest chyba obdarzony każdy poeta. Mianowicie tego, co kto inny nie dostrzeże, to widzi. A równocześnie jego osobowość cechowała głęboka refleksja. To nie było tylko widzenie i przeżycie, ale powiedzmy głęboka refleksja. I ja myślę, że kiedy to było osobiste jego, a on, bym tak powiedział, wychodził naprzeciw ludzi, prawda, z tym jakimś, bym powiedział, wewnętrznym autorytetem, wewnętrznym, prawda, swoją myślą i żarem apostolskim, no to to wszystkich brało. Także, jakbym powiedział, no od samego początku, jakby powiedzieć, to było jakieś głębokie wewnętrzne uznanie dla niego, jako dla rekolekcjonisty, duszpasterza akademickiego, no i tego oddanego pracy duszpasterskiej. Po wyborze Jana Pawła I jeden z hierarchów powiedział, no cóż, to jest biskup Rzymu, to trzeba, żeby to właśnie był Rzymianin czy z Włoch. I ja pamiętam, jak Ojciec Święty przyjechał po
tym właśnie wyborze papieża Jana Pawła I wstąpił do mnie na górę, do pokoju tam. No i rozmowa zeszła na wybór. A ja mówię do ojca, do kardynała, ja się z tym stanowiskiem nie zgadzam. Patrzył się na mnie i mówi, dlaczego? Ja mówię, bo święty Piotr też nie był żył. Ja byłem świadkiem takiego przeżycia. Mianowicie było śniadanie rano przy ulicy Franciszkańskiej. I podbiegł do okienka z kuchni. Były kierowca, już zmarł, Józef Mucha. I mówi, papież zmarł. A ojciec święty, kardynał Wojtyła, mówi, niemożliwe. A po wyborze, zadzwonił i mówi, proszę przyjechać, bo ja jak w więzieniu. Jak wiadomo, władze komunistyczne de facto zlikwidowały Wydział Teologiczny w Warszawie i w Krakowie i otworzyli jednostronnie Akademię Teologiczną, która była właściwie pozakościelna. To był model rosyjski. W Rosji to była Akademia w Petersburgu i tam się uczyli tylko ci duchowni, którzy mieli potem mieć jakieś stanowiska w seminarium, ale duchowieństwo nie uczestniczyło w życiu uniwersyteckim. To, co było w Polsce, dlaczego się mówiło, że księża należą do warstwy oświeconych? No bo kończyli zwyczajnie wyższe studia. I władze, to było zamierzone, prawda, żeby zaniżyć status duchowieństwa w Polsce. No i wtedy ówczesny arcybiskup, później kardynał Wojtyła, podjął tą sprawę, ażeby wykorzystać to, co stanowiło zasady kongregacji do spraw nauki katolickiej, ażeby studia seminaryjne powiązać z wydziałami teologicznymi na prawach papieskich, ażeby ci, którzy tam spełnią odpowiednie warunki, mogli także otrzymywać stopnie magistra. Na to bardzo gniewały się władze państwowe, no a już przez wiele, wiele lat nie uznawały one papieskich wydziałów teologicznych w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, w Wrocławiu. I tutaj tylko tak dodam na marginesie, dlatego jak myśmy obchodzili inaugurację czy inne święta w naszej uczelni, to zawsze przy mnie było zapis cenzury. Wszyscy się pytali, dlaczego. Ale nigdy nie mogła się pojawić nazwa Wydział Teologiczny. To było wszystko na ten. No, ale z czasem, prawda, ten problem narastał, prawda. I o to chodzi, że te nasze uczelnie działały. Nasze uczelnie działały i powiedzmy, myśmy przeprowadzali wszystkie przewody naukowe na uczelni.
tak jak państwo, prawda? I ludzie, oni o to doskonale wiedzieli, prawda? No potem jak zaczęło to wszystko trochę ten, no to władze chciały pertraktacji, które były prowadzone w Warszawie. Tam był udział obecny biskup emeryt Romaniuk, ksiądz profesor Żurowski, jezuita, który zmarł, no i ja. No i ja przyznam się, 20 kilka razy jeździłem do Warszawy na te rozmowy, które miały różne etapy, w pewnym sensie były w absolutnym kryzysie. I to trzeba było się bardzo pilnować. No i było tak samo takie niebezpieczeństwo, że władze zechcą załatwić Kraków i Warszawę, a powiedzą, a tamte to później. Co oczywiście no, by podzieliło absolutnie Kościół w Polsce, prawda? I na to nie można się było zgodzić, prawda? Więc ja ciągle naciskałem w tych rozmowach, że to musi być załatwione ogólnie, bo inaczej nie może być. No a później druga sprawa, która była istotna, kiedy oni już zgodzili się na to, no to chcieli, żeby wszystkie przewody, któreśmy przeprowadzili, żeby jeszcze posłać raz do komisji weryfikacyjnej w ministerstwie, żeby oni mogli to zatwierdzić. No i ja wtedy powiedziałem, proszę panów, ja się na to nie mogę zgodzić, bo ja nie mam po co wracać do Krakowa. To, bo o co chodzi? To by znaczyło, że my przez tyle lat pracowaliśmy na próżno. No tak czy nie? No i wróciłem, no i po jakimś czasie przyszło zatwierdzenie tych uczelni, no i wszystko, te nazwiska okazały się w Dzienniku Ustaw. Ja doskonale rozumiałem Ojca Świętego i rzeczywiście myślę, że na specjalne opracowanie zasługuje kiedyś jego działalność, tu chodzi o organizację nauki teologicznej w Polsce. No ale ja już nie dam rady tego sam tego zrobić. Ale to nie ulega wątpliwości, że to jest wielkie, wielkie dzieło, które Ojciec Święty swego czasu zrobił. Także pod tym względem to jest. Jeszcze jako również arcybiskup, rozumiem. Tak, tak. Bardzo się cieszę, że Benedykt XVI podniósł Akademię Papieską do rangi Uniwersytetu Papieskiego. Ja mówię, no będą trzy nazwiska. Królowa Jadwiga, Jan Paweł II i Benedykt XVI. To jest bardzo, bardzo znamienne, że on, jakby można powiedzieć, czując bardzo ten zapał apostolski, duszpasterski, że on miał głęboko tą świadomość, że to wszystko u podstaw musi mieć głęboką refleksję filozoficzno-teologiczną. On nie chciał, żeby profesor, jakby można powiedzieć, stał się takim profesorem i przestał być księdzem, prawda? I jemu chodziło o to, że przy całym swoim zaparze duszpasterskim, bez tego pogłębienia naukowego, prawda, no to zawsze będzie istotny brak. I ja myślę o takiej rzeczy, że to przyjąłem w jakimś stopniu, bo kiedy udało się wskrzesić seminarium we Lwowie, równocześnie starałem się o to, ażeby
księży posłać na studia za granicę, zwłaszcza do Rzymu, żeby zrobili stopnie. Ktoś powiedział, a nie potrzebujemy doktorów, potrzebujemy proboszczów. No ale ja zawsze byłem tak, no jest takie powiedzenie, którego nie będę tutaj cytował, prawda? No ale bez pogłębionej filozofii nie ma teologii, a bez teologii nie ma w ogóle duszpasterstwa pogłębionego, bo będą tylko te rzeczy takie powierzchowne. Więc dlatego myślę, że to, że Ojciec Święty tak bardzo kładł nacisk na refleksję filozoficzno-teologiczną, że w ogóle miał dobry kontakt z ludźmi nauki, to jest podstawowe, gdy chodzi o kierownictwo Kościoła. To nie, jakby można, nie sztuka dla sztuki, ale to ma być prawdziwa nauka dla wiary. Ja pamiętam te sympozja, które między innymi za czasów Jana Pawła II były urządzane przez fizyków w Castel Gandolfo. Ja myślę, że to po prostu było... Ojciec Święty tym żył, bo to... A równocześnie ja widziałem o tym, widziałem to, jak ci ludzie, powiedzmy sobie, ludzie nauki, prawda, całkowicie szanowali ten autorytet duchowy, prawda, papieża, który tak otacza ich taką opieką. Tak, no i zresztą tutaj tak samo, prawda, przyjeżdżali różni ludzie na te spotkania z Ojcem Świętym, filozofowie, nie tylko katolicy, niektórzy byli, ale był między innymi taki bardzo wybitny filozof żydowski Emanuel Lewinat. Właściwie ci ludzie byli zauroczeni to, że mogli tak w ten sposób obcować z Ojcem Świętym. Ale to, prawda, to też czuli, prawda, że Ojciec Święty nie jest, to jest to, co, czym on, co on nie jest dla Ojca Świętego obce. Ja myślę, że to były te próby, żeby pokazać, że i rozum, i wiara w pewien sposób wychodzą naprzeciw siebie, czego wyrazem jest także jego encyklika Fides et Ratio, prawda? Fides et Ratio. I ja chcę właśnie podkreślić, że właśnie spośród wielu encyklik, prawda? Dla mnie na przykład najbliższa jest właśnie ta encyklika Fides et Ratio. Tak samo ta encyklika o miłosierdziu Bożym, prawda? No i wprowadzenie tego święta w tydzień po Wielkanocy, co będzie znowu jakimś takim dziwnym potwierdzeniem opatrzności, że najprawdopodobniej kanonizacja będzie właśnie w to święto. Jest taka sprawa, no ja myślę tak, że Ojciec Święty no czuł nie tylko jako człowiek światły tę historię, która była związana ze Lwowem, ze ślubami Jana Kazimierza, ale która tak samo była historią jego związków przez arcybiskupa Baziaka i konsekrację. I Ojciec Święty, jakby zależało jemu na tym, żeby te struktury Kościoła, które tam istniały od wieków, prawda? Archidiecezja lwowska od 6 wieków, prawda? Żeby tam, jak za łaską Bożą, no z powrotem te odżyły te struktury, dlatego że tam jeszcze, mimo tego, że wielu ludzi zostało wysłanych do Kazachstanu,
inni musieli opuścić, zostało dużo wierzących katolików, żydko-katolików. Więc jemu chodziło o to, żeby tak samo od strony papieża zadbać o te struktury Kościoła i ja myślę, że z tą myślą właśnie mianował biskupa większego grekokatolickiego we Lwowie, a potem mnie, prawda, we Lwowie. To było w 1991 roku, bo 7 lat byłem tylko na administracji we Lwowie, w Lubaczowie. Więc tutaj, tu jakby można powiedzieć, Ojciec Święty zanadto znał historię, ażeby jakby powiedzieć, zostawić to na boku. No i wiemy dobrze, że zadbał nie tylko o Kościół rzymskokatolicki, ale i Kościół greckokatolicki, bo przecież wskrzesił tam te struktury, mimo, prawda, sprzeciwu czy niechęci patriarchatu moskiewskiego. Ja myślę, że do takich wielkich wydarzeń w moim życiu, zwłaszcza związanych z Ojcem Świętym, to właśnie należy i jego pielgrzymka do Lubaczowa i później, prawda, kilka lat później, w 1921 roku, do Lwowa i do Kijowa. To do tej drugiej zaraz dojdziemy. Ale gdy chodzi o tą pierwszą pielgrzymkę, no to jakby powiedzieć, mnie bardzo zależało na tej pielgrzymce, bo nikt z nas wtedy nie spodziewał się, jak to się dalej potoczą dzieje, prawda? A jednak to, że Ojciec Święty będzie w Lubaczowie, to był symbol. To był symbol. I ja zabiegałem o to na swój sposób i może nawet niektórzy dziwili się. Ojciec Święty powiedział, będziemy tak samo i w Lubaczowie, prawda? No były różne takie sprzeciwy między innymi, to przecież tam nawet peronów nie ma. Ale to, co się dokonało w Lubaczowie, to jest inne miasto teraz. To zupełnie inne. To już się tego nie da. Więc tam byłem w tym Lubaczowie. No i wtedy także mogli przyjechać już niektórzy ludzie z zagranicy. Czyli z Ukrainy. Z Ukrainy, tak. I wtedy to było. Ja pamiętam, wszyscy mówili, jak wy dacie radę, skąd będziecie pieniądze? No. Ja mówię, pieniądze, nie potrzeba pieniędzy, jak to? No i co? Zrobili, przyjechało wojsko, próbowali wysuszyć te łąki. Później ktoś powiedział, ja za darmo zbuduję ołtarz. No. I to się dokonało, a ludzie i wszyscy byli zadowoleni. Ojciec Święty wyjątkowo był w sobotę, znaczy wieczorem i następnego dnia rano w Lubaczowie. Co dla takiego Lubaczowa to było wielkie wydarzenie. To było wtedy. No i oczywiście, że to wszystko było naznaczone, jakby można powiedzieć, tym akcentem tego, czy ja tam dojadę. Prawda? To znaczy do Lwowa, to. Ojciec Święty, tak. A dużo przyjechało wiernych diecezji lwowskiej? To znaczy, dużo przyjechało, dużo wiernych. I to zarówno rzymskich katolików, tak, Polaków, jak i Ukraińców. Przyjechało, prawda? Tak. Między innymi przyjechał ten były proboszcz, ojciec Kiernicki, Rafał z Lwowa, były franciszkanin, który później został biskupem pomocniczym, a ojciec Święty wołał i tak mówi, kto by nie znał Rafała. Więc to były takie rzeczy bardzo, bardzo takie spontaniczne. No i
Myślę, że to było to było wielkie wydarzenie. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że Ojciec Święty pragnął, ale nie mógł pojechać do Moskwy. Prawda? Nie mógł. No i Ukraina, prawda? Kiedy mieliśmy raz takie spotkanie różnych hierarchów tamtejszych z prezydentem, to był chyba Kuczma wtedy, w Truskawcu, i każdy mógł coś powiedzieć z tych hierarchów. I ja mówię do niego, że no, ja chcę tylko tyle powiedzieć, no, że dużo się zmienia, idziemy naprzód. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Jaka? Ja mówię, pielgrzymka Ojca Świętego. I mówię do niego tak. Panie prezydencie, pielgrzymka Ojca Świętego na Ukrainę to będzie znak suwerenności Ukrainy. I więcej będą widzieli Ukraińcy w całym świecie, aniżeli przez inne różne media. Popatrzył się na mnie i mówi, tak, tak. No więc, i bardzo się z tego cieszę, także później nieraz rozmawiamy na temat różnych spraw związanych z pielgrzymką Ojca Świętego w tym, w Lwowie, w Kijowie. Był taki problem, no. Jak Ojciec Święty jeździł do różnych krajów, prawda, to zawsze spotykał się z hierarchią tego wyższego wyznania, czy wyznań, które tam były, prawda. No i pytałem się, no jak my zrobimy w Kijowie? Bo tam tak. Patriarchat moskiewski, patriarchat kijowski i autokefalia. No jak to zrobić? Ale jest Rada Kościołów. No jest. To Rada Kościołów prosi Ojca Świętego. I wszyscy przyszli. I Żydzi, i muzułmanie, wszystko, prawda? No, mogło być lepiej. I ja myślę o takie wprawdzie. Inny hierarcha grecko-katolicki tego mojego zdania nie podzielał. Ale ja mówię, przyjazd Ojca Świętego na Ukrainę to był przełom, początek przełomu. Bo proszę Państwa, przecież Ojciec Święty jechał do kraju naznaczonego nie tylko latami okupacji komunistycznej, ale także całej historii Kościoła Wschodniego, prawda? Ojciec tam przyjechał, a później na drugi czy trzeci dzień to już ludzie wychodzili na ulicę i mieli pretensje, dlaczego nie jedzie otwartym samochodem. Tam były, dla mnie osobiście, to było tak, nie tylko, że Ojciec Święty beatyfikował tych męczenników ukraińskich, ale to, że wtedy beatyfikował i arcybiskupa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego, którzy później zostali tak samo kanonizowani. To pokazało, jaki wkład w życie Kościoła wniosła archidiecezja lwowska, prawda? Ale to była przede wszystkim tak samo wyraz uznania dla tego Kościoła, który przeszedł takie doświadczenie i takie cięgi w czasie ostatniej wojny światowej, prawda? Więc to było wielkie wyniesienie. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze dużo jest do zrobienia, dlatego że tak się działo, prawda, że nie można było o pewnych sprawach przez wiele, wiele lat pisać.
Tymczasem święty Józef Wilczewski, jak się wyraził o nim Pius X, to był jeden z większych biskupów, gdy chodzi o intelekt. I przecież te pisma, które on zostawił, listy pasterskie, które udało się nam wydać, czy Eucharystii, kwalifikuje jako wybitnego, prawda, teologa. No a ksiądz Zygmunt Gorazdowski święty, no to przecież to był na swój sposób święty Albert Chmielowski we Lwowie, który założył i zgromadzenie opiekujące się tymi najbardziej biednymi, potrzebującymi, i taki szaleniec Boży. Także to was wielka, wielka łaska Boża i wielki dar dla Kościoła. To była jak gdyby legitymacja dla Kościoła grecko-katolickiego, prawda? Bo no, patriarchat moskiewski sobie życzył, żeby tylko oni byli Kościołem Wschodnim. No a Ojciec Święty mówi, że ja nie mogę kupczyć sumieniami, prawda? I dlatego wspaniale, prawda, pokazał, prawda, że jest ten Kościół obecny, działa. No więc ja myślę, że to jest wielka, wielka, wielka też wielkość Jana Pawła II. Trzeba tylko odwołać się do słów Jana Pawła II, który powiedział we Lwowie, że musimy pracować nad oczyszczeniem pamięci. To jest droga do pojednania. Na czym miałoby to polegać? Proszę pana, ja myślę tak, że jest tyle, jakby można powiedzieć, zafałszowania historii. Jest tyle nieznajomości, że tą pamięć trzeba uleczyć. I dla mnie wielkim darem, łaską Bożą było to, co mnie spotkało, jak ja obchodziłem rocznicę swoich urodzin we Lwowie pod koniec. Tam były to. Tam ja zapraszałem wszystkich. Bo ja mówię, jak jest ekumenizm, to trzeba, żebyśmy się wszyscy razem starali być razem. Na ogół absentował się hierarcha z kościoła z moskiewskiego, ale chociaż nieraz przychodził, żeby się spotkać wtedy w zakrystii. Ale kiedy były te uroczystości, mnie, którego na początku nie chciano przyjąć we Lwowie, także ja musiałam odwołać swój ingres, prawda, to i władze państwowe, i przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego powiedział, a gdyby był taki jak wy w XI wieku, to byśmy byli dalej razem. Nie potrzeba większej laurki, nie? Lwów to jest takie miasto mocno wielowyznaniowe, ekumeniczne i decyzją Jana Pawła II było drugim miastem po Rzymie, w którym było więcej niż jeden kardynał. Był kardynał Marian Jaworski i kardynał Lubomir Huzar. Czy eminencja widzi w tym jakiś szczególny znak od Jana Pawła II? No. Nie ma innego takiego miasta, no nie licząc Rzymu oczywiście. No ja myślę, że to jest właśnie przenikanie Ojca Świętego, który przez różne swoje decyzje chce pewne rzeczy pokazać. Prawda? Mianując jednego kardynała i drugiego kardynała, prawda?
no, chciał pokazać, no, i jedni, i drudzy są dobrze. Chcę powiedzieć tylko jedno. Już tutaj się wspomniałem, że to, że na drodze swojego życia spotkałem się z Karolem Wojtyłą i potem byliśmy tyle lat razem, to był wielki dar Boży. To prawda, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Łaską Bożą było dla mnie tak samo i to, że po zabiegu na serce zaraz na drugi dzień mogłem wylecieć do Rzymu i być przed śmiercią Ojca Świętego, prawda? I jakby można powiedzieć, no, rozumieliśmy się razem przez widzenie, prawda? To było ten. Natomiast to, co było takie rzeczywiście dla mnie uderzające, to jest ten, to przy tych wszystkich cierpieniach, przede wszystkim, to jest ten taki Boży spokój, który miał Jan Paweł II, prawda? Więc to widać było z tego, że to wszystko dokonuje się w toku, prawda, głębokiej wiary, to oczywiście, bo to równocześnie, gdy chodzi o mnie, prawda, to ja już to kiedyś podkreślałem, to jest dla mnie doświadczenie przemijania, bo my tak żyjemy na co dzień i to wszystko tak się wydaje, że to jest dalej to samo, to dalej, prawda? Nagle ktoś umrze, coś się stanie. I ja patrzyłem się na tą historię tego przemijania, prawda? Pamiętając tego człowieka gór, nart, to wszystko, intelektu, serca, prawda? No i teraz... Wymowy, którą tak, stracił na koniec. No i to wszystko ten... To było takie, prawda, przeżycie, no ale... No... Dla mnie było to takie wyjątkowe świadectwo, prawda? Jak... była wystawiona trumna z zwłokami Ojca Świętego i przychodzili do niej najwięksi ludzie z całego świata. Prawda? No. Eminencja był osobą, która udzieliła ostatniego namaszczenia. Tak, tak. Mój Boże. Ja to odbieram jako wyjątkowy dar od Pana Boga dla mnie, bo mówię, będąc we Lwowie, będąc w seminarium w Kalwarii, nigdy nie spodziewałem się, że moja droga będzie właśnie w ten sposób przebiegała. No a w tym wszystkim ma swój szczególny udział papież. Nie wspomniałem tego o tym, ale bo to no właściwie to jak ja byłem kapelanem u księdza arcybiskupa Baziaka, to w pewnym momencie arcybiskup mówi do mnie tak. A ksiądz biskup Wojtyła mówi, żeby poszedł pracować do seminarium, bo co będzie, jaka twoja przyszłość będzie tutaj. Rozumie pan? No i to wszystko, jakby można powiedzieć, mnie ukierunkowywało, prawda? No a później ta współpraca, prawda? W organizowanie nauki katolickiej w Polsce przy Janie Pawle II i to wszystko. Potem tak samo już jako Ojciec Święty i znowu związek z diecezją. No to wszystko, to nie można przyjmować jako coś takie zwyczajne, tylko prawda, wyjątkowe, co? Bardzo dziękujemy.